Kolejne pytanie Malinoksa, już nie sztuki walki, ale dalej samoobrona, gazy pieprzowe, tego typu podobne rzeczy. Więc gaz pieprzowy, fajnie, robi chmurkę, łatwo go trafia i wszystko jest spoko, dopóki nie zawieje wiatr, dopóki nie przejedzie auto, które dmuchnie nam powietrzem i cały gaz pieprzowy mamy w swoich oczach. Innym rozwiązaniem jest żel pieprzowy. Nie podlega tak wpływom wiatru, ale trudniej nim trafić. Trudniej go usunąć z oczu, bo się przykleja, rozmazuje, ale trudniej nim trafić, musimy być bardzo precyzyjni z tym trafieniem. Tylko, że są liczne przykłady więźniów osadzonych, transportowanych, gdzie to właśnie nie działa. Są potraktowani gazem, żelem pieprzowym, oni dalej idą do przodu, niszczą wręcz strażnika, który ufał przykadełku, tak? To nie zadziała. Jeśli ktoś jest naprawdę zdecydowany coś wam zrobić, to nie zadziała samo w sobie. Oczywiście może dać wam pewną przewagę, tak? Odwrócić jego uwagę na chwilę, chwilkę go oszołomi i wtedy wchodzę, bęc i coś tam dalej, tak? Ale wy musicie wierzyć w siebie, a nie w gaz pieprzowy i w tego podobne rzeczy. Przydaje się jednak, jeśli ktoś po prostu was zaczepia, są tacy, o, co to nie ja, tak? I coś jest nie tak, psi go w oczach, oj, boli, oj, jak boli, mamo, i tak dalej, tak? W takich sytuacjach działa, dlatego czy warto go mieć przy sobie, czy nie, zdecydujcie sami. Rozwiązanie dla mnie, ja tego nie noszę, ale gdybym miał nosić, to użycie zależy od tego, z kim mam do czynienia. Jeśli ktoś was goni, chce wam coś zrobić, gaz, spray pieprzowy zadziała jako odwrócenie uwagi, ale reszta należy do was. Więc wtedy wy musicie być gotowi na to, żeby wziąć sprawę we własne ręce. Jeśli ktoś jest tylko nachalny, zaczepia, jest chamski, tutaj głównie do kobiet, łapie nie tam, gdzie byście chciały, żeby łapał, wtedy najprawdopodobniej zadziała. Ale jeśli ktoś jest zdecydowany coś wam zrobić, wy z zaufaniem w ten gaz, psikniecie mu po oczach i myślicie, że sprawa jest załatwiona, to się zemści. To się zemści, bo go wkurzy jeszcze bardziej, dopadnie was i jeszcze gorzej was potraktuje. Dlatego nigdy, ale to nigdy nie miejcie zaufania w narzędzia. Zawsze ufajcie sobie. Sobie tylko i wyłącznie sobie. I naprawdę uwierzcie mi, że stać was na wszystko.